Chcę wstąpić do płaskoziemców, uważam, że ludzie nie mówią nam prawdy, a naukowcy kłamią. Proszę o szybkie dodanie uśmiechnięta buźka. Chcę aktywnie działać uśmiechnięta buźka. Co sądzicie o Ścifunie? Moim zdaniem jest zdroworąbnięty. Płaska ziemia będzie sielała krew, pot i łzy i nie moje, także zaczynajmy. To ma być niby meteoryt i straszą, a może testują. Słuchajcie, wszystko od czego powinniśmy zacząć to tak naprawdę co to jest płaska ziemia, co to są płaskoziemcy. Płaskoziemcy, słuchajcie, dla tych, którzy nie wiedzą jakimś cudem co to jest ugrupowanie, które myśli i uważa oraz według nich mają ku temu powodu argumenty logiczne, które za tym przemawiają, że ziemia tak naprawdę jest płaska i że to słońce wraz z księżycem obracają się nad sklepieniem. Ich to, że to jest taka jest jakby sfera, takie pół tej sfery może, o. Taki pół okrąg, pół kuli, co nie? No i ta, wiecie, ścięta jak gdyby połówka, to jest ziemia. No i słuchajcie, jakie są założenia generalnie tych płaskoziemców i tej teorii płaskiej ziemi, bo to jest chyba najważniejsze, co nie? Na środku, na środku ziemi znajduje się biegun północny, co nie? A wokół tego bieguna rozciągnięte są wszystkie pozostałe inne kontynenty. Na zewnętrznych warstwach tego talerza, uznajmy, a znajduje się biegun południowy. Ten biegun południowy, on się rozciąga i on jest jak gdyby zakończony takimi murami z lodu. No i na całym sklepieniu znajduje się Księżyc, Słońce z innymi planetami i tak dalej. Księżyc i Słońce krążą, co jest najdziwniejsze, w odległości około 1000 km nad Ziemią. Co samo w sobie jest już czymś bardzo dziwnym, ponieważ udowodniono w sposób naukowy, że Słońce znajduje się od nas 150 milionów kilometrów i potrzebuje światło około 5 minut, żeby dotrzeć do nas. To znaczy, że kiedy Słońce zgaśnie, my się dowiemy dopiero po 5 minutach, a Księżyc znajduje się w odległości 400 tysięcy kilometrów. No także 1400... No i one się tam obracają. I jak powstaje noc i dzień na takim czymś? Słońce działa na zasadzie latarki, co nie? To znaczy, że tam jakiś fragment Ziemi, co nie? I porusza się po nieoczywistych promieniach, co nie? Co miałoby niby pokazywać, że mamy jako takie pory roku. Księżyc wtedy świeci własnym światłem, a już wiadomo, jak pokazano, że Księżyc to jest taki wielki odblask, który odbija to światło. No ale cóż, dodatkowo w takim modelu, o którym teraz wam mówię, nie można wytłumaczyć zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca, co jest dla mnie osobiście dość ważnym zagadnieniem, bo płaskoziemca, jak spytasz o to, to on powiedzi, że to jest spisek masonów. Dość ciekawie, co nie? Jedyne co mam zapisane, to to, żeby powiedzieć wam troszeczkę o znachorach, ponieważ znachorzy uważają i nadal będą uważać, mimo tego, że były specjalne badania, że witaminą C można niszczyć komórki nowotworowe. A nie można. A jedyne co łączy znachorów i płaskoziemców, chociażby się tutaj wydawało, że to jest mega skrajny temat, to to, że obydwoje mają mega dobry dar mówienia o sprawach, na których się nie znają, może tak. I potrafią przemawiać tak, żeby zachęcić człowieka i żeby myśleć, żeby człowiek myślał, że to co oni mówią rzeczywiście ma sens. Tutaj fragment z ostatniego zgromadzenia płaskoziemców, fragment od jego założyciela bodajże. Ale ogólnie, czy jest Ziemia płaska? Wszyscy krytycznie podchodzimy do informacji, jakie otrzymywaliśmy od najmłodszych lat. Słyszymy, że coś jest naukowo udowodnione, ale kiedy się temu z bliska przyglądamy, to okazuje się, że nie udowodniono tego metodą naukową. Myślę, że większość z nas tutaj kocha prawdziwą naukę, ale nie wierzymy w naukowość, teorie i nauki teoretyczne. No, także jak widzicie, słuchajcie, dość ciekawie się to wszystko zapowiada, ale spokojnie, ja już jeszcze wykminiłem. Parę takich argumentów, ale to możliwe, że za momencik się widzimy. Za moment wam o tym wszystkim opowiem, a nie mam siły na to. To znaczy, moment. Słuchajcie, bo taka winda albo taki samochód, który by jechał teraz sobie załóżmy na przykład, jest bardzo pomocnym urządzeniem dla płaskoziemców, słuchajcie. No bo
tak naprawdę wchodząc do takiej windy albo wsiadając do samochodu, czujemy siłę, co nie, która na nią działa. Przyspieszenie, może bardziej, o tak, siła jest konsekwencją przyspieszenia z drugiej zasady dynamiki Newtona. Grawitacja, co nie, która działa z przyspieszeniem G, mamy przyspieszenie G, co nie, 9,81 metra na sekundę kwadrat. I jak to wyjaśniają sobie płaskoziemcy, co nie? Bo u nas to wiadomo, że to wynika z grawitacji, czyli przyciągania Ziemi, co nie? Do nas. Ziemia nas przyciąga, co nie? A przyciąga nas dlatego, że ma większą masę. To tak jak gdybyście potraktowali całą przestrzeń jako płachtę i na tej płachcie położyli wielką kulę, która jest z Ziemią i po prostu ta kula by się po prostu zapadła w tą płachtę i utworzyła taką dziurę. I póki nie będzie czegoś o porównywalnej masie do tej kuli, no wszystko, co będzie mniejsze od niej, będzie to wpadało. No i tak działa grawitacja w sumie, w skrócie olbrzymim. Jeżeli chcecie obszerny odcinek na ten temat, piszcie śmiało w komentarzach. Ale płaskoziemcy potrafią to wyjaśnić na zasadzie takiej, wymyślmy sobie, że to jest model dysku, co nie? No i płaskoziemcy uważają, że ten dysk i co za tym idzie ta strefa, sfera, a wszystko co tutaj się znajduje tutaj, wiadomo, pod tą kopułą, ono nieustannie leci w górę, tak samo jak winda. I to uczucie, które mamy w windzie, kiedy lecimy do góry, co nie? To, że tak nas lekko przygniata, to oni uważają, że to jest tak samo z Ziemią, co nie? I Ziemia nieustannie przyspiesza według nich, ze stałym przyspieszeniem G 9,81 metra na sekundę kwadrat. I o ile to wydaje się naprawdę logiczne, no wtedy z przyspieszeniem, co nie, tak Ziemia by nieustannie przyspieszała, co nie, odkąd kiedy tam ona se powstała i ona przyspiesza co jedną sekundę o 10 metrów na sekundę, co nie, to w pewnym momencie my powinniśmy osiągnąć prędkość światła, co nie? Czyli najwyższą możliwą prędkość, którą można uzyskać 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. No i kurka wodna, skoro my dostajemy tego boosta prędkości co sekundę o 10, nawet nie potrafię tego sobie uzmysłować, po prostu Ziemia przyspiesza, nagle przyspiesza do prędkości światła, która jest największą możliwą prędkością, którą sam powiedział Albert Einstein i nikt póki co nie potrafi, żaden naukowiec się przeciwstawić tej teorii i próbowali mimo tego, ale no coś nie pykło, co nie? To ta Ziemia przyspieszałaby. A ja kiedyś nagrałem filmik o konsekwencjach podróżowania z prędkością światła, to znaczy co by było, gdyby człowiek osiągnął prędkość światła, to znaczy to czas wokół niej zacząłby zwalniać, aż zwolniłby do zera. O, to znaczy wszystko wokół tej strefy, sfery byłoby nieruchoma, byśmy zapierdzielali, to znaczy my byśmy byli gdzieś wyjęci spod czasu. Nasza masa dążyłaby do nieskończoności i bylibyśmy nieskończenie dłudzy, to wynika z transformacji, jest takie coś. I dylatacja czasu to są fajne pojęcia, możecie się z nimi zaznajomić. No i dodatkowo jest też coś takiego jak woda na takiej sferze, czy to inaczej na takim dysku, co nie? A woda i ciągłe przyspieszanie, no zbytnio się nie lubią, co nie? I dysk dodatkowo. One się nie będą lubić. Ale płaskoziemcy mają co do tego jakąś teorię. Chodzi tutaj po prostu o to, że gdybyśmy mieli wodę na takim talerzu i ja bym to ściub do góry, tak jak to mówi ten talerz płaskoziemców, co nie, żeby to się podnosiło i w ten sposób mamy grawitację. Jak ja bym to robił do góry, to znaczy z jakimś tam przyspieszeniem, co nie, to woda rozlewałaby się po bokach. Słuchajcie, mam tutaj troszkę wody, dosłownie troszkę. Pokażę wam, o co mi chodzi generalnie. Tutaj mam wodę, talerz wody i postaram się przyspieszać. Pełno jest tej wody, mam nadzieję, że tak samo jak na ziemi. I przyspieszam. Powoli, ale ucieka strumieniami, a to nie jest przyspieszenie G. Z metr na sekundę może. O, a to jest 10 razy szybciej, co nie? Czyli jakiś tak może. Uwaga, jak nie pochlapię tego, to będzie dobrze. Albo się odsunę. Uwaga. Ale płaska Ziemia to wyjaśniła i pora opowiedzieć wam o tym wyjaśnieniu, albo inaczej o spisku maszonów. Oni uważają, że jest kilkudziesięciometrowy mur na biegunie południowym, który jest strzeżony przez państwa, które znają sekret państw płaskiej Ziemi. To, no, przez żołnierzy są strzeżone.
płaskoziemcy tłumaczą, że na przykład dlaczego nie widzimy tego muru, jak sobie latamy samolotem. Dlaczego nie widzimy? No bo przecież to jest rozrzedzenie powietrza, to powietrze przecież jest takie nieprzejrzyste. Nie widzimy tego muru, co nie? A jeżeli sobie wpiszecie, że chcecie zobaczyć zdjęcie tego muru, to najczęściej wyskoczą wam zdjęcia jakichś wielkich gór lodowych, które przypominają taką ścianę lodową. To jest jeszcze nic. Teraz creme de la creme. Prima sort. Samoloty. Mam nadzieję, że pamiętam, jak się składa samolot. Dobra, zrobimy jakiś taki... Ej, nawet prosto mi wyszło. Wow. Lepiej nie będzie. Ludzie, uznajmy, że ten polski Dreamliner mój... słuchajcie, to jest mój Dreamliner, to jest moja ziemia, model kulisty, co nie? Płaskoziemcy mówią. Słuchaj ta, skoro... Tu mam latetasy samolotami. Ziemia jest podobno kulą, co nie? To znaczy, jeżeli startujesz, co nie, no to wiadomo, że sobie lecisz do góry, masz dziób do góry, co nie? I teraz przychodzi ziemia. To znaczy, że jeżeli ty powinieneś do góry, masz ten dziób do góry, co nie, i startujesz, lecisz w górę, co nie, i lecisz w miarę prosto, równolegle, później do ziemi, to znaczy, że ty powinieneś wylecieć w kosmos, no bo patrz, tutaj sobie wystartowałeś, lecisz równolegle, powinieneś w kosmos polecieć. Dlaczego tak nie jest? To znaczy, że wy powinniście, kapitanowie, cały czas dziób do dołu mieć, co nie? Żeby latać w wyznaczone miejsca. A prawda jest taka, słuchajcie, że nawet jeden z youtuberów nagrał filmik, w którym wziął na pokład samolotu bodajże poziomicę, co nie? I sprawdzał, dla niego poziomica powinna być stale równa, jeżeli... miał pokazać, że ziemia jest płaska. No i tak było, co nie? A jednak, słuchajcie, gdyby wziąć samolot, co nie? Względem całej ziemi, całej planety, która no ma dość dużą masę w porównaniu z samolotem, to jest tak, jakbyście mój włos do całego mnie porównywali, co nie? Słuchajcie, samolot jest taką maluteńką pchełką, co nie? To znaczy, te zakrzywienia są naprawdę niewielkie. W porównaniu z perspektywą samolotu, co nie? Samolocik jest niewielki i te zakrzywienia są dla niego tak maluteńkie, że są praktycznie niezauważalne. To tak samo jak z tą poziomicą, słuchajcie. Byłyby odchylenia w jakichś tam mikrostopniach i były na pewno odchylenia w mikrostopniach, bo to zakrzywienie Ziemi względem nas samych jest naprawdę mega niewielkie i my tego nie dostrzegamy, co nie? To znaczy, ja nie mam sandałów, które są półkuliste, żeby były tak naprawdę przystosowane do kulistej ziemi, bo ziemia jest zdecydowanie większa ode mnie. Jest dodatkowo jeszcze jeden ważny argument, który za tym idzie, a mianowicie to, że podróże kosmiczne powinny być tańsze. No bo słuchajcie, skoro mamy ten samolot, tego mojego Dreamlinera, no to on powinien se lecieć, co nie? Wylatuje sobie z naszej Ziemi, lecimy w kosmos. Podróże kosmiczne powinny być mega tanie, a nie są. Why? No i dodatkowo, płaskoziemcy, oczywiście, bo oni się nie poddają. Dlaczego samoloty nie latają nad biegunami? Według tych map lotniczych, które oni mają, co nie? No bo wtedy na przykład lot z takiej Europy Północnej do Ameryki Północnej, why not, co nie? By byłby krótszy lot. Tylko że prawda jest taka, że samoloty latają nad biegunami. No i nad takim biegunem południowym, jakby se latały, to według modelu płaskoziemców, to by się zderzyły z tą ścianą kilkudziesięciometrową, co nie? Albo by wyleciały w kosmos. I co by było? Tragedia, dramat. No a jak zobaczycie sobie oficjalne strony, tam link w opisie, to one latają nad biegunami i to już powinno ich niszczyć totalnie. Nie poddają się dalej. Nadal się nie poddają. Dodatkowo dochodzi do tego jeszcze wahadło Fuko, jeżeli chcecie, ale o tym już opowiadał Sajfan. I jest jeszcze jeden argument, o których oni tam mówią, co nie? To znaczy, byłeś w kosmosie? Widziałeś, że Ziemia jest okrągła? To dlaczego? Nie byłeś? To dlaczego mówisz, że Ziemia jest okrągła, co nie? To tak. Byłeś tam, nie wiem, tam gdzie jest Słońce, tam 1000 kilometrów nad Ziemią? Widziałeś, że Ziemia jest płaska? To jest spisek masonów. Ja wam mówię, to jest wszystko spisek. Czemu wiesz, że co istnieje coś takiego jak siła? Skoro siły nie widzisz, tylko widzisz jej wpływ na dane otoczenie, na dane ciało, odkształcenie jakieś, nie wiem, zmianę kierunku, zmianę temp... Widzisz wpływ siły, co nie? Ale nie widzisz samej siły, bo siła jest tak naprawdę jakimś urojeniem.
Mówimy tutaj o tym, co nas otacza, bo płaskoziemcy to są ludzie, którzy tak naprawdę swoich teorii nie opierają na teoriach naukowych. Nie opierają na teoriach, które były sprawdzone przez szereg naukowców, co nie? Które trzeba było potwierdzić innymi badaniami, innym sposobem badań, co nie? Tak jak na przykład robiono to przez setki lat. Oni po prostu sypią to na argumenty logiczne. A wiadomo, nauka nie jest logiczna. Bo gdybyśmy... No najlepiej to określić na tą siłę, bo gdybyśmy mówili na wszystko mieli na wszystko odpowiedź, że to jest logika, to siła byłaby dla nas magią. Bo siła sama w sobie nie istnieje. To znaczy, no nie widzimy jej, co nie? Tak nie widzimy. Widzimy jej wpływ. Jak będzie jedna łapka w górę, to robię drugą część, bo zapomniałem powiedzieć o wahadle Foucault oraz o tym, że jeżeli byśmy lecieli samolotem na takiej płaskiej ziemi, to byśmy uderzyli w tą sferę, która sobie leci do góry. Dajcie mi drugą szansę, proszę. Jedna łapka w górę i wygramy ze świata. Proszę. Jeżeli wam się spodobało ten wywód, chcecie więcej takich rozważań, co nie, zgadzacie się z tym, udostępnienie, łapka w górę, sekcja komentarzy jest wasza, płaskoziemcu, będę się z wami tłukł. No i z tymi, którzy są z moją teorią, to będę wam serduszkował, będę wam mówił super rzeczy i zabawmy się coś takiego. Najlepszy komentarz, moim zdaniem, przypinam. Sayonara, widzimy się za parę dni w kolejnych odcinkach, bo... No, według tego, co ja tutaj mam, to mam jeszcze gadanie o tym, dlaczego świat się skończy w 2050 roku. Do widzenia. Policzyłem słowo co nie, powiedziałem dokładnie 127 razy, także no, sporo. No, a tutaj macie poprzedni film, a jeżeli chcecie zobaczyć takie moje lekkie vlogowe działania, to znaczy codziennie z telefonu po 2 minuty, to zapraszam. Tutaj gdzieś jest adnotacja.